Dzień dobry, w niedzielę. Jesteśmy już w trasie. Tomasz teraz tankuje i jedziemy na wulkan. Pojedziemy sobie właśnie, tam jest park narodowy, do którego możemy wjechać. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda z tamtej perspektywy. Musieliśmy się jeszcze oczywiście wrócić do domu, ponieważ ja zapomniałam, że tam temperatura jest sporo niższa. Wulkan jest na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, więc temperatura tam jest stosunkowo niższa. Dlatego też warto pamiętać o tym, żeby wziąć sobie jakieś nakrycie, ubrać się troszkę cieplej. Na chwilę obecną sprawdzałam, podobno jest tam 17 stopni na plusie, ale wiadomo, że droga zajmie nam około godzinę, może półtorej, więc ta temperatura jeszcze spadnie. W tym momencie już jest godzina 4 po południu. Ranek spędziliśmy na plaży, byczyliśmy się, opaliliśmy się, nawet trochę spaliliśmy się, szczerze mówiąc. Ponieważ tutaj to słońce dosyć szybko łapie i zanim się obejrzycie, to już jesteście cali czerwoni. Bardzo popularne są wycieczki na wschód słońca. Podobno wschód słońca właśnie ze szczytu wulkanu jest rewelacyjny. Natomiast trzeba rezerwować sobie wjazd na wschód słońca około 2 miesiące wcześniej, czego my nie zrobiliśmy. Dlatego jedziemy dopiero teraz. Wprawdzie jest bardzo dużo chmur, mamy jednak nadzieję, że jak dojedziemy na górę, to pogoda będzie znacznie lepsza. Przed nami około godzina, może trochę ponad godzina drogi. Wczoraj byliśmy w Parku Narodowym właśnie, kiedy pokazywałam Wam te 7 basenów, natomiast wtedy musieliśmy zapłacić za wjazd $25. Na szczęście jest to ważne również tutaj, także chyba 3 dni jest na wykorzystanie tego jakby podwójnego wejścia do parku, także my korzystamy teraz, ale tak jak mówię, dla chętnych $25 za wjazd. Dojechaliśmy do Parku Narodowego Haleakala, czyli jest to park narodowy, na terenie którego znajduje się wulkan. Jest to ten nadal czynny wulkan, o którym wspominałam Wam w którymś poprzednim vlogu. Na wyspie Maui są dwa wulkany. Jest jeden czynny, drugi już wygasły. Także ten wygasły jest w tej części Maui, natomiast tutaj jest właśnie ten czynny. Jesteśmy teraz na wysokości 2969 metrów nad poziomem morza, natomiast jedziemy na sam szczyt, czyli to będzie właśnie ten czerwony wzgórze, 3055 metrów, czyli wyżej niż rysy. Przyznam, że spodziewałam się, że będzie tutaj chłodniej, natomiast nie jest aż tak zimno. W wycieczce trzeba coś zjeść, także czekamy na stolik w restauracji Trees. I zobaczcie, ktoś właśnie wychodził z gości i wręczył nam taką kartę. Pewnie dostali właśnie z rachunkiem zniżkę na następny raz, ale nie potrzebowali i nam ją dali, także bardzo to miłe. W ogóle to jest bardzo dużo miłych ludzi, tak jak obserwujemy. Chyba nie byłabym sobą, gdybyśmy byli na wakacjach i nie spróbowali sushi. Cały dzień spędziliśmy dzisiaj na plaży, jako że był to ostatni dzień na Maui, jutro wylatujemy. Także teraz już ogarnęliśmy się trochę, pranie się robi
i jedziemy coś zjeść, jeszcze nie wiem gdzie, także to się okaże. Zrobiliśmy małe zakupy, ale nie oszukujmy się, trzeba coś zabrać dla znajomych, a także do pracy i myślę, że to będzie cudowny prezent, dlatego że ciasteczka, tak jak zresztą widzieliście, wszystkie są w kształcie ananasa, a ananasy właśnie są tutaj bardzo popularne i wszędzie sprzedawane. Jesteśmy w Galerii Sztuki National Geographic i można tutaj sobie zakupić różne obrazy. Zobaczcie, jakie one są piękne. Piękne są te obrazy, nie oszukujmy się, dosyć kosztowne. Każdy z nich to wydatek kilku tysięcy, kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. Na przystawkę mamy kotleciki krabowe. Tomasz ma nadziewane krewetki, wygląda niesamowicie. Ja mam jakąś rybę, nie pamiętam szczerze, która to ryba. Serwowana na takich potłuczonych ziemniakach z jakimś sosem. Wygląda bardzo zachęcająco. Poszedł oddać samochód, natomiast jak widzicie, Maui płacze na nasz wyjazd. Tak się śmieje, ale prawda jest taka, że idzie huragan. Ma on dotrzeć do wysp właśnie dzisiaj albo jutro. Wprawdzie mówili, że nie będzie to huragan, tylko zmieni się w sztorm tropikalny. No ale wszystko się okaże.